Cześć. Po ostatnim odcinku wiemy już, co robić, aby czuć się szczęśliwymi, ale cały czas nie odpowiedzieliśmy na pytanie, w jaki sposób znaleźć sens w życiu. I tutaj z pomocą przychodzi nam Viktor Frankl i jego wyśmienita książka pod tytułem Człowiek w poszukiwaniu sensu. Viktor Frankl to austriacki psychiatra i psychoterapeuta żydowskiego pochodzenia urodzony w 1905 roku. Jak wiemy z historii, 1939 to nie był najlepszy czas i Viktor trafił do obozu koncentracyjnego. I co ciekawe, Viktor miał możliwość ucieczki, bo ponieważ miał już jakieś osiągnięcia naukowe, to dostał od konsulatu amerykańskiego we Wiedniu wizę do Stanów Zjednoczonych, ale postanowił z niej nie skorzystać, bo nie chciał zostawiać rodziców. W książce opisuje on codzienne życie w obozie, no i pokazuje, jak straszne piekło na ziemi stworzyli naziści. Jest to oczywiście historia bardzo smutna i bardzo brutalna, ale to, co jest bardzo ciekawe, to obserwacja Frankla, że nawet w tak bardzo trudnych warunkach można odnaleźć sens istnienia. A dlaczego w ogóle potrzebujemy sensu w życiu? Frank zauważył, że potrzebujemy tego sensu, aby pokonywać trudne przeszkody na naszej drodze. Opowiadał w książce historię człowieka, któremu przyśniło się, że za miesiąc, 30 marca, obóz zostanie wyzwolony, a oni ocaleni. Człowiek ten, ponieważ miał nadzieję, miał mnóstwo sił, odliczał dni, cieszył się każdym dniem. Natomiast im bliżej końca marca, tym dochodziły z frontu wieści, że raczej było to zwykłe marzenie, że żadnego wyzwolenia nie będzie. I tak 29 marca ten człowiek zachorował i miał ogromną gorączkę, a 31 marca już zmarł. Według Frankla istnieją trzy sposoby, aby odnaleźć sens życia. I pierwszym sposobem jest twórcza praca lub działania. I to jest raczej w miarę oczywiste, bo jeżeli mamy pracę, która sprawia nam satysfakcję, która jest dla kogoś użyteczna, która może komuś pomóc, no to z niej możemy czerpać siłę. Drugim sposobem jest doświadczenie czegoś lub kontakt z drugim człowiekiem. I chodzi tutaj na przykład o doświadczenie dobroci czy doświadczenie piękna poprzez kontakt z naturą, ale może to też być miłość do drugiego człowieka. Trzeci sposób jest dla mnie najbardziej kontrowersyjny, bo możemy znaleźć sens życia poprzez cierpienie. W książce opisana jest historia, która to bardzo dobrze obrazuje. Po wojnie Frank pracował jako psychoterapeuta i pewnego razu przyszedł do niego człowiek z wielką depresją, który nie mógł poradzić sobie ze śmiercią żony. Viktor zadał mu pytanie: proszę powiedzieć, co by było, gdyby to pan umarł pierwszy, a żona by żyła. No i ten człowiek odpowiedział, że byłaby to wielka tragedia, że żona by bardzo cierpiała, bardzo by tęskniła. No i Viktor wtedy powiedział, że w zasadzie to żonie zostało zaoszczędzone ogromne cierpienie i to właśnie ten pacjent jej go zaoszczędził. I ten pacjent podziękował i wyszedł, bo znalazł pewien sens w tym swoim cierpieniu. Podczas mojego wyjazdu nagrałem jeszcze materiał z wycieczki na bagna, także zróbmy sobie chwilę przerwy. Jest jeszcze jeden temat, który może pomóc w poszukiwaniu szczęścia czy sensu w życiu i jest to psychoterapia. I trochę walczyłem ze sobą, czy powinienem o tym wspominać, bo z jednej strony jesteśmy coraz lepiej wykształceni, coraz lepiej rozumiemy ten problem, ale z drugiej strony cały czas stygmatyzujemy choroby psychiczne czy pracę z psychoterapeutą. Kiedy ktoś mówi, że chodzi do psychoterapeuty, to automatycznie przybijamy mu na czoło pieczątkę jebnięty. I celowo używam wulgarnego języka, by podkreślić, jak łatwo, szybko i krzywdząco dokonujemy osądu. Ja podchodzę do tego w ten sposób, że o zdrowie psychiczne powinniśmy dbać tak, jak o zdrowie fizyczne. Bo dzisiaj mniej więcej wiemy, w jaki sposób powinniśmy się zachowywać, co jeść, jak ćwiczyć, jak o siebie dbać, aby zachować nasze ciało w jak najlepszej kondycji. Niestety, bardzo często zaniedbujemy zdrowie psychiczne. Dużo stresu w pracy?
no to w weekendzik 6 browarków, żeby rozładować napięcie. Problem z bezsennością? No to dzbanek kawy, żeby jakoś ustać na nogach. Dopiero jak już stoimy pod ścianą, no to z płaczem biegniemy do psychiatry, żeby dał nam jakieś piguły. Z tego powodu na początku tego roku poszedłem do psychoterapeuty i mój proces już jest raczej na wykończeniu i trwał tylko 6 miesięcy, bo był to bardziej przegląd niż jakaś wielka interwencja. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że trochę lepiej siebie poznałem, wiem na co powinienem zwrócić uwagę, wiem nad czym powinienem pracować. Dodatkowo na początku terapeuta zrobił mi parę testów, co daje mi taki komfort, że jako tako mam poukładane w tym swoim czajniku. Wydaje mi się, że jeżeli poszukujecie sensu czy poszukujecie szczęścia, to takie obiektywne spojrzenie z boku profesjonalisty może być bardzo pomocne. I tym odcinkiem kończymy naszą serię o poszukiwaniu szczęścia czy sensu w życiu. Jak widzicie, ja już wróciłem z mojej pustelni i to nie jest tak, że teraz stałem się jakimś wielkim myślicielem czy pustelnikiem, czy unoszę się 10 cm ponad chodnikami. Cały czas jestem programistą na wygnaniu, ale dziś trochę lepiej wiem, co to oznacza, a co ważniejsze, trochę lepiej wiem, czego chcę od życia, a to jest bardzo cenna dla mnie wiedza. Dlatego wydaje mi się, że opłacało się wyjechać do mojej samotni i opłacało się spędzić czas z terapeutą. Mam nadzieję, że ta krótka seria była dla Was interesująca, ale już wracamy na stare tory, także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!